wizytą u diabła Boruty. Zapraszamy Was dzisiaj na ziemię łęczycką. Kolegiata w Tumie pod Łęczycą jest niewątpliwie perłą architektury romańskiej, a tym samym jedną z najlepiej zachowanych budowli tego typu na naszych ziemiach. Można by stwierdzić, że jest wręcz niejako kolebką polskości, naocznym świadkiem dziejów od początku istnienia naszego państwa aż po dziś dzień. Dlatego właśnie warto poświęcić kilka chwil z naszego życia, by poznać miejsce silnie związane z naszymi przodkami i w końcu z nami. Historia obecnej kolegiaty całkowicie łączy się z założeniem prawdopodobnie najstarszego w Polsce opactwa benedyktynów. Chodzi tu o opactwo łęczyckie, którego pierwszą głową był Astryk Anastazy. Najważniejszą postacią kojarzoną jednak z historią tego miejsca nie jest jego opat, a święty Wojciech oraz Bolesław Chrobry. To on prawdopodobnie w 997 roku ufundował klasztor pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Zakon od początku swej działalności powiązany był z regułą zakonu na Awentynie w Rzymie, gdzie panowała asceza i prostota. Choć drugie wezwanie świętego Aleksego pojawia się w dokumentach znacznie później, podejrzewa się, że od początku było ono powiązane z zakonem w Łęczycy. Po ustąpieniu benedyktynów z Łęczycy w 1097 roku Władysław Herman przekazał klasztor w ręce arcybiskupa gnieźnieńskiego. Właśnie wtedy kościół przyklasztorny przemianowano na kolegiatę. Prace budowlane przy obecnej świątyni rozpoczęły się około roku 1140. 21 maja 1161 roku odbyła się konsekracja, która zebrała tu śmietankę ówczesnej Polski dzielnicowej. Pośród gości znaleźli się Kazimierz Sprawiedliwy, Bolesław Kędzierzawy oraz Henryk Sandomierski. Od 1180 roku przez 347 lat w kolegiacie w Tumie odbyło się 21 synodów. W 1241 roku stała się schronieniem dla miejscowych przed Tatarami, a pod koniec XIII wieku została celem Litwinów, którzy finalnie w 1293 roku spalili budynek wraz z ludźmi wewnątrz. Wtedy też unicestwiono gród łęczycki, a jego pozostałości wciąż znajdują się nieopodal kolegiaty. W latach 1306 i 1331 kościół odpierał jeszcze najazdy krzyżaków, a w 1705 atak Szwedów, który zdecydowanie pogorszył stan architektoniczny obiektu. Tragiczne losy dla budowli przyszły wraz z II wojną światową, kiedy to w jej pierwszym roku artyleria polska ostrzelała wieżę kościoła, likwidując tym samym punkt obserwacyjny. Następnie zbombardowało ją Luftwaffe. Po wojnie splądrowaną i spaloną konstrukcję chętnie postanowiono rozebrać. Na szczęście wkrótce wspaniałomyślnie uznano jednak, że mury, które przetrwały, można było przecież uratować. Obecny wygląd zawdzięcza konserwacji i rekonstrukcjom przeprowadzonym w połowie XX wieku pod kierunkiem architekta Jana Koszyc-Witkiewicza oraz pracom konserwatorskim dokonywanym na przełomie XX i XXI wieku. Świątyni przywrócono zewnętrzny romański wygląd, pozostawiając jej wnętrzu dominujące cechy gotyckie. W roku 2000, w czasie obchodów tysiąclecia zjazdu gnieźnieńskiego, sprowadzono do Tumu relikwie świętego Wojciecha, patrona Europy. Od tego czasu jest tu sanktuarium. Rzecz jasna, że tak wiekowy monument jak kolegiata w Tumie pod Łęczycą przez setki lat naturalnie obrósł legendami. Najsłynniejszą postacią, która pojawia się w podaniach, jest bez wątpienia diabeł Boruta. Jak głosi legenda, diabeł trafił do Tumu, wiedziony miłością do tutejszej panny. Ta postanowiła wykorzystać słabość czarta i zażyczyła sobie, aby zgromadził dla niej największe kamienie z okolicy, rzekomo na budowę karczmy. Zakochany diabeł posłusznie polecenie wykonał. Tymczasem mieszkańcy wioski zaczęli z zebranych głazów budować kościół. Kiedy Boruta zorientował się, czemu miały służyć kamienie, w złości postanowił zburzyć kolegiatę. Świątynia oparła się diabelskiej sile,
ale na wschodniej ścianie południowej wieży pozostały ślady czarcich pazurów. Nieopodal kolegiaty w miejscowości Kwiatkówek znajduje się Łęczycka Zagroda Chłopska. Skansen ten jest oddziałem zamiejscowym Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a jego otwarcie miało miejsce 13 lipca 2013 roku. Skansen odtwarza warunki życia wsi łęczyckiej z okresu międzywojnia i prezentuje rzadkie budownictwo gliniane. W swej edukacyjnej roli ma pomóc każdemu wyobrazić sobie, jak wyglądała i funkcjonowała polska wieś przed około 100 laty. Zobaczyć tu można kilkanaście obiektów dużej i małej architektury, między innymi dom mieszkalny, tak zwaną chałupę, wraz z tradycyjnym jej wyposażeniem z końca okresu międzywojennego. Wielofunkcyjny budynek inwentarski, to jest oborę, stajnię i chlew oraz szopę na torf, stodołę z wystawą maszyn rolniczych czy budynki prezentujące przemysł i rzemiosło wiejskie. To jest olejarnię, kuźnię, wiatrak kozłowy, piec chlebowy i garncarski. Do większości z nich można wejść lub zajrzeć do środka. Na terenie skansenu znajduje się też kilka zielników, gdzie w zależności od pory roku można spotkać różne zioła, kwiaty i warzywa. Abyś doić krówkę. Tu jest krówka i trzeba ją wydoić. O! Tam spójrz na zdjęcie na ścianie. Gdzie pani z krowami? Łowiono ryby. Jak łowią? Na koniec wycieczki udaliśmy się na Zamek Królewski w Łęczycy. Niestety nie udało nam się spotkać diabła Boruty, bo muzeum było już zamknięte.
ale za to zjedliśmy pyszne lody. Dziękujemy za oglądanie i dotychczasowe subskrypcje. Kolejny film już za tydzień. Pokaż, jaką masz buźkę, Tatusiowi. Tatusiowi. Tatusiowi załóż. Nie chcę. Dlaczego? Nie chcę. A jaki masz język? Nie.